Siemanko, dawno nic fabuły nie robiliśmy, czas sobie zacząć. Z powrotem wrócić do fabuły. Akurat sobie troszeczkę poziomu wbiliśmy, mamy poziom 120 i mamy fabułę 58 czeluści piekieł. Okej, co musimy zrobić? Musimy podejść sobie do NPC-ka jednego, który jest właśnie tutaj w Nordę, w mieście, którym teraz jesteśmy. Idziemy sobie tutaj do dziury. Za strzałeczką możemy pójść. Ona nas dokładnie prowadzi, w które miejsce musimy pójść. I teraz, co ciekawego mam do powiedzenia. Mamy teraz sobie normalne questy, sobie pokończyliśmy i teraz mamy drogę do piekła. Będziemy sobie robić piekielne dostępy. No dobra, strzałeczka nas prowadzi tutaj do dziury. Wchodzimy sobie i tutaj mamy naszego NPC-ka, który się nazywa Wine. Winę. Bonusiki sobie aktywuję, widzimy, że dużo nie bije, bo mam broń na 90 poziom, ale ona dobra jest. Może ją trochę umagicznie, ale w zasadzie nie ma po co. Będziemy niedługo zmieniać na jakąś inną i... no i nie ma sensu. No dobra, przychodzimy z problemami. Okej. Cisza. Widziałeś demona tam w kącie? Czy wyglądam na szalonego? Czy ja wyglądam na szalonego? Cóż, zapewniam cię, że nie. Widzę je. Odkąd w kołysce zostałem przeklęty przez wiedźmę, widzisz? Widzisz? Tam w kącie. Wystawiają język i krzywią się. Piekło. Muszę ich powstrzymać. Hej. Wiem, jak dostać się do ich piekła. Chcesz wiedzieć jak? I otworzyć dla mnie drzwi? No dobra, powiedz. Wrota piekieł. Kłeścik wzięty. Nazywa się Wrota piekieł. Fabuła. Czeluście piekieł. Czeluści piekieł. I teraz idziemy sobie do piekła. Musimy pójść do piekła. Żeby pójść do piekła, musimy tutaj pójść na górę. Tutaj mamy nasz ster. Klikamy sobie na ster. I idziemy sobie do czeluści piekieł. Widzimy tam na górze. Mamy strzałkę, do którego miejsca musimy iść. I sobie tamtędy pójdźmy. Jesteśmy. Wybijmy sobie potworki, tu są impy, one dają 300 expa. Nie robią dla nas żadnego problemu. Akurat są od żywiołu ciemności. A mamy eku od światła, to akurat wszystko pasuje. No dobra. Strzałka nam tutaj pokazuje, musimy kliknąć dźwignię. Po prostu będziemy sobie robić teraz dostęp do piekła. Jeśli na przykład chcecie iść na ciemnego rycerza, Ciemny rycerz nadchodzi, czy jak to się nazywa, wydarzenia. Mroczny rycerz, pierwszy mroczny rycerz, to musicie mieć dostęp do piekła. To my sobie robimy. Pierwsza dźwignia kliknięta. I będziemy tutaj chodzić sobie po tych mapkach. I zbierać sobie dźwignie. I jak odblokujemy dźwignie wszystkie, to będziemy mieć dostęp do piekła. Okej, bo teraz to mamy, możemy zobaczyć sobie po prostu. Ale jak już jesteśmy tutaj, to zobaczę, czy tutaj akurat nie ma dźwigni tutaj obok nas. No nie, mamy wyżej. To sobie pójdźmy. Najpierw sobie pójdźmy. Sprawdźmy, czy w ogóle... sprawdźmy. Dlaczego w ogóle te dźwignie się opłaca robić? Bo tutaj mamy wejście do piekła. Zaraz pójdziemy do tego miejsca, gdzie się wchodzi. Do piekielnych komnat. Tutaj mamy takie... preludium, jak to się mówi. Czyli początek piekła. Ale żeby tutaj wejść, widzicie, cofa nas. Nie możemy wejść. Musimy mieć właśnie te dźwignie zrobione, żeby tutaj w ogóle wchodzić. I teraz idziemy sobie, klikniemy sobie drugą dźwignię. Bodajże... no zobaczymy. Tutaj mamy wyjście. To bodajże w którejś miejscu tutaj na górze będzie ona dostępna. W którymś tym zejściu, bo widzimy tutaj jest dużo różnych zejść. Tutaj mamy wyjście. Wyjście mamy. A my idziemy sobie dalej. Na przykład zajdźmy na te schody, zobaczymy czy to nie jest akurat tutaj. No nie, musimy troszeczkę wyżej jeszcze pójść. I tutaj widzimy, że też nie. Idziemy dalej. Tutaj też nie. Chyba minąłem, tak mi się zdaje. Impy zrobione. Widzicie, tutaj mamy małe wysepki.
więc tutaj raczej żadnej z tych wysepek nie będzie, to aby minąłem wejście. Mogłem sobie wejść, właśnie nie chciałem tam wchodzić, a to wygląda właśnie, że to trzeba tam iść. Ale tutaj możecie sobie bić te impy, jeśli chcecie. Tu małe wysepki i duży poziom tutaj nie potrzebujecie. Quest jest od poziomu 80, rekomendowany 80. Ale nawet na niższych tutaj nie ma co przychodzić. Jesteśmy na tej wysepce, gdzie mam kliknąć drugą dźwignię. Tak jest. Najcięższym potworem to właśnie tu demon jest. Klikamy dźwignię. Quest nam się aktualizuje. I idziemy dalej. Trzecią dźwignię mamy tutaj po prawo. To bodajże będzie gdzieś tutaj wejście. Bo tutaj na górze wszystkie te wejścia są do tych małych wysepek. Zobaczymy, czy tutaj, czy tam dalej. Coś wypadło? Naszyjnik. A, nic nie warto. Myślałem, że coś ciekawego, patrzę, rzadki przedmiot, jakiś fajny. No ale nic. Jesteśmy na trzeciej wysepce. I tu mamy znowu strzałeczkę za nami. Klikamy sobie w dźwignię. Możemy sobie wybić, jeśli nam przeszkadzają potwory. Trzecia dźwignia kliknięta. Idziemy sobie do czwartej, na dół. Czwarta dźwignia, która to może być? Tutaj raczej nie, bo tu mamy wejście do naszego takiego NPC-ka. Czyli musimy iść jeszcze niżej. Zobaczmy sobie, czy akurat to zejście to nie jest czasem to. No nie, to nie. Czyli idziemy w prawo. I tutaj już jesteśmy bliżej końca. Jesteśmy już na tej wysepce. Tutaj mamy kolejną dźwignię, bodajże czwartą, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mamy jednego demona, myślałem, że dwa, ale to jeden demonik, który w zasadzie nie robi żadnych problemów. Mamy kliknięte cztery dźwignie, idziemy sobie na piątą, tam gdzie byliśmy chyba przed sekundką. Kłeścik bardzo przyjemny, bardzo szybki, a bardzo, bardzo pomocny później będzie. Akurat będziecie musieli do piekła chodzić bardzo dużo razy później w kolejnych fabułach. Tutaj w zasadzie wszystkie fabuły będą robione w piekle, które są teraz będą dostępne. No i bijemy. Kliknięta dźwignia numer 5. Idziemy sobie teraz. Już mamy wszystkie dźwignie kliknięte bodajże. Co mamy teraz w quest logu napisane? Wszystkie dźwignie zostały pociągnięte. No dobra. To w zasadzie wygląda na to, że dźwignie kliknięte, to znając życie musimy wrócić do NPC-ka, który nam zdał tę misję. No, na minimapie widzimy sobie, że musimy pójść do tamtego miejsca, w którym zaczynaliśmy sobie naszego questa. Tutaj mamy wyjście. To czy to po lewo? To. Dobra. Idziemy sobie dalej. I wchodzimy w tą dziurę tutaj na dole, tak samo jak wcześniej to samo robiliśmy. Zabijamy sobie demonka, żeby nam nie przeszkadzał. Klikamy sobie do NPC-ka. Zrobione. Tak jest. Questik ukończony, fabuła zrobiona. Teraz fabuła numer 59. Po prostu zacznij. Ale zrobimy ją. O, butelki many. 100 duża butelka many. No i ładnie. Fabuła skończona, nie będę przedłużał. Tą fabułę sobie zrobię już na następnym wydarzeniu, następnym filmiku. Bo widzimy, że tutaj mamy pupil. Pupil, nagroda, pupil, sowa, kozak, ale to już będzie na następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jo.